Rozmawiam z panem Markiem Bieńczykiem, autorem niedawno wydanej książki Twarzy, znanego tłumacza m.in. dzieł Rolanda Barthes i Kundery. Witam panie Marku. Dzień dobry państwu. Takie pierwsze pytanie. Zazwyczaj się kojarzy tłumacza jako osoby, które są rzemieślnikami, wykonują jakąś konkretną pracę, która jest częściowo twórcza, ale bardziej jest odtwórczą pracą, która polega tylko na przełożeniu słowo w słowo, mniej więcej, z zachowaniem sensu tego, co powiedzieli autorzy. I w jaki sposób pan się zainteresował właśnie tymi dwoma, nie oszukujmy się, bardzo ważnymi pisarzami europejskimi? Z Kunderą to jest druga historia, nie wiem, czy pan ma tyle czasu, ale to jest historia sięgająca początku lat 80., a konkretnie stanu wojennego, bo wtedy ukazała się nieznośna lekkość bytu w obiegu drugim, podziemnym. Gdzieś 84, 5 rok, no zaraz po jej ukazaniu się we Francji została przełożona przez Agnieszkę Holland. I ona nas olśniła wtedy. To było tak, czy mówię nas, bo to jest takie doświadczenie pokoleniowe. To była taka niesamowita lektura właśnie iluminacyjna, bo wtedy był stan wojenny, wie pan, ogólne smęcenie, literatura jakby taka normalna, pierwszego obiegu nie istniała. Dla nas specjalnie literatura drugiego obiegu była taka właśnie smęcąca, patriotyczna, albo taka właśnie taka niewyrazista. Tutaj nagle otrzymujemy powieść z krwi i kości, tak nam się wtedy wydawało, o komunie, bo to się dzieje nieznośna lekkość bytu w Czechach, w Czechosłowacji 68 roku, a jednocześnie taka pełna, wie pan, pełna no, energii, siły, jednocześnie łącząca opowieść o polityce, o historię z opowieścią no, o takiej codziennej egzystencji, czy nawet bardziej ujawniająca jakieś różne, no, różne wymiary tej egzystencji i przy tej okazji mówiąca też o historii i o polityce. I to połączenie nam się wydawało wtedy takie istotne, nowe i w dodatku to było tak estetycznie podane zupełnie inaczej niż byliśmy zwykli to czytać w polskiej prozie, bo to była jedna taka bardzo przemyślana konstrukcja, no taka za tym stała teoria sztuki powieści, jak to Kundera rozumie. I od tego się zaczęło, po takiej fascynacji. A potem, wie pan, on wydał taki, w jednym z francuskich pism, wydał taki swój słownik i to było moje jego pierwsze tłumaczenie swoich najważniejszych słów, pojęć. Ja to przygotowałem na taką podziemną sesję. Mogę o tym powiedzieć, bo to jest dosyć zabawna historia. Najwyżej pan to, nie wiem, pan to wycina, pan tego nie wycina, jak to leci. Pan zobaczy. Tak, zobaczę. Wie pan, to było w mieszkaniu Jurka Ilga, tu dzisiejszego szefa Znaku w Katowicach. Takie seminarium no, ludzi, którzy się interesowali Kunderą, a też tam byli Włosi, byli Szwedzi. I tam siedzieliśmy 3 dni, ja przedstawiłem ten tekst Kundery i jednocześnie te 3 dni zapamiętaliśmy miejsce takiego wyjątkowego spotkania i cały czas się czuliśmy obserwowani przez Ubecję. I trzeciego dnia ktoś zapukał do drzwi i to była i wchodzi dwóch facetów, na sam koniec tego naszego spotkania, dwóch smutnych facetów wchodzi, wie pan, w tych długich płaszczach, taki kapelusik, a na tym koniec. Tak przecież wyglądali wówczas obecnie. Oni byli tacy dziwnie wstydliwi i wyjęli, wie pan, za pazuchy takie jakieś pisemka i mówili, bo my jesteśmy świadkami Jehowy, byśmy chcieli tutaj z państwem się tym podzielić. Więc to takie dosyć zabawne nieporozumienie. Opowiedziałem to potem Kunderze i to należy do jednej z jego ulubionych anegdotek o tamtych czasach. Takiej powagi zmieszanej z niepowagą, nie z żartem, z drugim dnem, to nam się podobało, że to wszystko nie jest takie jednoznaczne, ani w polityce, ani, prawda, ani w historii, ani w życiu codziennym, że to jest taka wieloznaczność każdego gestu. No i tak się zaczęło. Także rzeczywiście, wie pan, w przypadku Kundery to się zaczęło od fascynacji. Potem już nie wszystkie jego późniejsze książki tak mi były może bliskie, bo to się też zmieniła chwila historyczna. Ale to oczywiście była fascynacja. Przy czym to jest jak pan mówi, to jak pan powiedział na początku. Każde oczywiście tłumaczenie jest jakimś tam rzemieślniczym działaniem, tego się nie da ukryć. Oczywiście każdy tłumacz też by chciał no, tutaj stać się kimś. To napięcie między no, taką wiernością rzemieślniczą a byciem kimś jest takim napięciem podstawowym dla tłumacza. Ja z Kunderą bardzo uważałem, jak tłumaczyłem, bo to nie są trudne tłumaczenia. Ale
on tak mnie nauczy właśnie takiej pewnej pokory wobec autora, która wymaga takiego właśnie pewnego wyciszenia własnych pomysłów na to za daleko idących. To jest bardzo nierówny człowiek wobec tłumaczy, wobec różnych przekrętów, które oni potrafią zrobić i które zresztą on mi pokazywał na papierze. Więc tutaj się nauczyłem takiego pewnego wyciszenia, ale też takiej jednak uważności. No i tam taką scenę, też panu opowiem, drobiazg, nie? Ale to coś mówi o pracy tłumacza. Tam przy jego kolejnej, dosyć późnej powieści, Nieśmiertelność, pojechałem do niego do Paryża, żeby tam skonsultować pewne rzeczy. Tam w pewnym momencie było coś takiego, w tekście taki zupełny drobiazg, że tam para kochanków leży w pokoju nadmorskim i słyszy, w oryginale po francusku było, słyszy krzyk fal. To mi się wydawało strasznie, strasznie kiczowate, że to po polsku krzyk fal, jak słyszy ktoś, to już naprawdę jeszcze w hotelu nadmorskim, jak leży para nagich kochanków i krzyczy i słyszy krzyk fal, to mi się wydawało kiczowate. Pamiętam, jak z nim negocjowałem, żeby ten krzyk zamienić na huk. To takie drobiazgi, żeby pokazać taki rodzaj też mojej wierności, a jednocześnie tej próby obrony Kundery przed nim samym, bo to czasami człowiek broni pisarza przed nim samym, przed jego różnymi mieliznami. Ale to było łatwe tłumaczenie. Natomiast takie prawdziwie fajne tłumaczenie w sensie walki z tekstem, to było tłumaczenie takiego autora, którego pan nie wspomniał, Emila Ciolana, to taki Rumun, który wyjechał do Francji i się nauczył pisać po francusku i robił to z jakąś nieprawdopodobną maestrią niedostępną Francuzom. To często ludzie, którzy chcą pokazać, że znają, no, że będąc emigrantami są kimś we właściwym miejscu, często nie, jeżeli chodzi o pisarzy, często bardziej jakby inwestują własną energię w język niż autochtoni. I on pisał nieprawdopodobną francuszczyznę. Tłumaczyłem jego książkę Historia Utopia i to była wielka przygoda taka translatorska. A Bach jest też bardzo trudnym pisarzem do przekładu, bardzo trudnym. To jest prawdopodobnie taki najbardziej inteligentny krytyk. Pisarz był, powiedział, francuski po II wojnie światowej. On miał takie dwa okresy, raczej taki okres bardzo czysty, jak pan wie, czysto teoretyczny, i potem zaczął pisać takie książki, w których, no tak mówiąc z grubsza, czy mówiąc wręcz grubo, tak, no, czy pisać bardziej o życiu, nie? Ale to nigdy nie było takim czystym pisaniem o życiu, zawsze przechodziło przez te fantastyczne filtry jego takiej, no, jego znajomości literatury i sposobów pisania i jego własnej inteligencji. I ja przetłumaczyłem fragmenty dyskursu miłosnego. I to, wie pan, to jest książka miłości, nie? O tym, jak się zachowuje człowiek zakochany, jak się zachowuje językowo. I w momencie, kiedy to tłumaczyłem, sam byłem w takim stanie, powiedzmy, wie pan, uczuciowo, bo istotnym, rozgrzany taki byłem uczuciowo i to było takie tłumaczenie jakby siebie samego jednocześnie, to była też taka przygoda. Ponieważ ja nie tłumaczę dużo, to mogę powiedzieć, że mało tłumaczyłem ludzi, których bym nie chciał tłumaczyć, tak dla zwykłej profesji, czy dla pieniędzy. Zresztą no, nie ma co mówić o pieniądzach, bo tłumacze są warstwą upośledzoną polskiego społeczeństwa. Więc to są tak. Jeszcze jedną panu rzecz powiem o tłumaczeniu, bo to jest taka dosyć ciekawa interferencja, jak się tłumaczy i jednocześnie jak się pisze własne teksty. Mianowicie ten rodzaj interferencji czy konfliktu polega na tym, że jak pan tłumaczy kogoś tak dosyć intensywnie przez, powiedzmy, miesiąc, dwa, trzy i potem pan pisze własny tekst, to pan zaczyna puszczać we własny tekst oddech przetłumaczonego przed chwilą pisarza. Nawet jego sposób stawiania znaków u Baltesa było strasznie dużo średnik czy myślników. Ja czuję, że jak piszę tekst, no, to mam pełno myślników i średników, bo to jest od Balta, bo to jest jak taki jego oddech pisarski. No, stąd, albo u Kundery dwukropki. Ogromna ilość dwukropki. Nie. Polskie redaktorki się wściekały, że tyle dwukropki, że to tak się nie da, że to trzeba zrobić zdanie. Nie? Ja musiałem tego bronić jak lewy, to jest jego obrót. Ale też potem nasączałem to swoje teksty tymi dwukropkami aż do przesady, bo to był jego obrót. No, z tego się trzeba później wyzwolić.